nie tak dawno byliśmy na otwarciu oddziału. To był oddział, panie dyrektorze? Oddział chirurgii. Chirurgii. A jeszcze wcześniej otwarcie szybu windowego, windy, która spowodowała, że otworzyliśmy się dla pacjentów niepełnosprawnych. A dzisiaj? A dzisiaj otwieramy zakład rehabilitacji z oddziałem rehabilitacji dziennej, który do tej pory był w szpitalu na ulicy Warszawskiej, a dzisiaj przy ulicy Wiejskiej, w zupełnie nowych pomieszczeniach. W zupełnie innym standardzie, wysokim, tak jak Państwo widzicie, z korzyścią dla przede wszystkim pacjenta, ale również i milej, przyjemniej będzie się pracowało personelowi. Tutaj mamy bardzo dużo pomieszczeń, które spełniają warunki do funkcjonowania w ramach zakładu rehabilitacji dziennej. Wszystkie gabinety fizjoterapii, wszystkie gabinety, które pozwalają przywrócić zdrowie i kondycję, funkcjonalność, zdrowie i kondycję fizyczną pacjentów. Całkowity koszt budowlany to jest ponad 1 200 000, 1 100 000, z czego ponad połowę, 600 tysięcy przeznaczyło starostwo powiatowe, ponad 500 tysięcy z własnych środków zainwestował szpital. Problem ze specjalistami nie będzie występował. Mamy tutaj fizjoterapeutów wysokiej klasy i mamy pełną obsadę. Oni u nas pracowali z dużym doświadczeniem i po prostu przenieśli się z ulicy Warszawskiej. Tutaj też cieszę się z tego i chciałbym zapromować, żeby pacjenci, którzy są zapisani w kolejkach, no niestety te kolejki są dosyć duże, mieli już tą świadomość, że te świadczenia wykonujemy właśnie tutaj na ulicy Wiejskiej. Będą zainstalowane panele fotowoltaiczne, co niewątpliwie pozwoli na wygospodarowanie w ramach oszczędności dodatkowych środków, bo jak Państwo wiecie, koszty energii, jakie szpital wydaje, no są ogromne. Dlatego udało się, otrzymaliśmy dofinansowanie, realizujemy właśnie taki duży projekt za ponad 6 milionów złotych. I między innymi i na tym obiekcie, i na budynku szpitala takie panele zostaną już niebawem zainstalowane. O kolejnych pomysłach to może nie będę mówił dzisiaj, bo za 10 dni jedziemy z panem dyrektorem na Ukrainę i z panem dyrektorem Waszewskim. Przygotowujemy się do takiego dużego projektu transgranicznego. Polska, Ukraina, ale nie będę wszystkich tajemnic zdradzał Państwu dzisiaj, żeby zostawić coś na kolejne spotkanie. Więc panie dyrektorze, gratuluję, dziękuję za to, że angażuje się Pan w tego typu projekty, bo znam też takich, którzy jak nie naciskają, to nie będziemy robić, będzie mniej zajęcia. Także tak trzymać, panie dyrektorze, zawsze może Pan liczyć na wsparcie samorządu powiatowego i Państwu również gratuluję, że będziecie pracowali już w lepszych warunkach niż dotychczas. Także wszystkiego dobrego. Ja przypomnę tylko historię. Jak kiedyś zapadła decyzja o tym, że Międzyrzecki Szpital jest szpitalem nierozwojowym, szpitalem, który znalazł się na liście zaniechania działalności, to był początek lat 90. To wtedy była batalia i z burmistrzem Międzyrzeca wspólnie i z byłym dyrektorem Stolarczykiem świętej pamięci. Od tamtej pory, bo ja już jestem w takim wieku, że jestem świadkiem, jak wyglądają niektóre szpitale i w Lublinie i tak dalej, bo nie w ramach turystyki tam byłem, ale z ciekawości innej po prostu, no to mogą pozazdrościć do Międzyrzeca. I z tego też tytułu gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej sytuacji.